Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w drugim odcinku Dzikiej Michy. Nasz odcinek pilotowy, pierwszy, spotkał się z bardzo fajnym odbiorem u Państwa i bardzo nas to cieszy. Ze mną jest szef wszystkich szefów myśliwskich, czyli Michał Pobiedziński, łowczy okręgowy. To on jest inicjatorem właśnie tego programu. Dasz Bur. Witam serdecznie. Dasz Bur, to jest bardzo fajne określenie, w ogóle znaczy w określeniu, w sensie powiedzenie i to przywitanie. Nasze przywitanie tak myśliwskie, no ono ma szerokie znaczenie, ale no często ja podkreślam to i witam się z każdym, Dasz Bur. Nawet się łapię na tym, że jeżeli rozmowy prywatne, czy jakieś załatwią sprawy w mieście, czy coś, to też kończę zdanie, czy rozmowę Dasz Bur. Ale nie wstydzę się tego, absolutnie jest to dla mnie naturalne i w ten sposób myślę, że też jakiś... Jest to promocja łowiectwa, o tak. No i też jakby nie patrzeć, sięga do języka staropolskiego, do tej gwary staropolskiej, czy gwary, do języka staropolskiego. Nie jestem językoznawcą, ale to brzmi bardzo staropolsko. Ja w rękach trzymam książkę pana Grzegorza Rosaka, Wielka Kuchnia Myśliwska. To był człowiek, który, no niestety już nie ma go z nami. Nie, no niestety nie. Wielki piewca kultury łowieckiej, kultury myśliwskiej. Sam oglądałem jego programy z wielką przyjemnością. Widziałem go parę razy na żywo, miałem okazję uczestniczyć w jakichś różnego rodzaju imprezach. On też gościł u was myśliwych, prawda, w naszych Słupskich? U nas w okręgu tak? Bywał, tak. Czasami też pomagał nam opracowywać różnego rodzaju akcje promocyjne i gotował tam. Tak, to się zgadza. Wspaniały człowiek, niezwykły kucharz, myśliwy. Także no nieodżałowany człowiek. Obiecuję, że w następnych programach w przyszłości sięgnę po tą książkę i po przepisy z niej. Dzisiaj będzie wariacja moja. Moja wariacja, odłożę książkę. Brzmi ciekawie. Moja wariacja na temat dzika, którego mieliśmy okazję kosztować w pierwszym odcinku. Będzie to dzik duszony na ogniu. Powiem, co potrzebuję. Mamy tu już dzika. Ja go potraktowałem nożem. Dzika udusimy na tłuszczu wieprzowym. Tu też przygotowane jest to już właściwie podgardle wieprzowe pokrojone w kostkę. Za chwilę powędruje na ogień, do tego będzie marchew, małe cebulki. Spójrzcie Państwo, takie małe cebuleczki, cebula dymka można powiedzieć. Niektórzy je sadzą, ale można je jeść. One mają bardzo dużo w sobie smaku. Ten smak jest skumulowany, więc będzie pewnie idealnie. To wszystko podamy później w winie. Wino mamy tutaj, domowej roboty, wino z liści orzecha włoskiego. Ja tylko łowczemu pod nos podsunę. Rewelacja. Będzie pięknie. Zapowiada się bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że tak ostatecznie też wyjdzie. Ogień mamy tutaj z naszej lewej, z Państwa prawej strony. Kociołek pożyczony od twórców, którzy zajmują się twórstwem historycznym. Ja tutaj sobie w ten sposób sobie pozwolę. No i dobra. Niech się nagrzewa. Mam przygotowane, żeby Państwa nie zaskoczyło, rękawice motocyklowe, bo jedyne co robię w życiu w rękawicach, to jeżdżę motocyklem. Powtarzam to zawsze, ale tak naprawdę jest. Niech tam te skwarki zaczną nam trochę się wytapiać, dorzucimy do tego mięso, a później będę dla Ciebie, Michale, zadanie pokroić świetnie. W takie nam powiedzmy centymetrowe, pół centymetrowe plastry. Postaram się sprostać temu zadaniu. Myślę, że nie będzie problemu. Rozmawialiśmy już nieraz w naszych programach, nie tylko w Dzikiej Misze, ale też wcześniej gościliśmy Ciebie w naszej redakcji Telewizji Słupsk. Rozmawialiśmy o łowiectwie. Niesamowita sprawa, zakorzeniona bardzo głęboko w kulturze staropolskiej, ale cały czas się wydaje to łowiectwo czymś bardzo elitarnym. Nie ma dostępu do tego rodzaju mięsa. Dostęp do tego mięsa, do dziczyzny generalnie jest ograniczony w Polsce, ale to nie znaczy, że go dostać nie można. My jako Zarząd Okręgowy w Słupsku zaczynamy mocno promować dziczyznę i też namawiamy koło łowieckie do wprowadzenia czegoś takiego jak sprzedaż bezpośrednia dziczyzny. Dzięki temu lokalna społeczność miejska czy wiejska będzie mogła nabyć dziczyznę... Ja będę powoli, tam chodzi bardzo sobie... Nabyć dziczyznę prosto od koła łowieckiego. Już jedno takie koło łowieckie w naszym okręgu prowadzi taką sprzedaż bezpośrednią. Jest to koło Cieczew w Słupsku. Jeżeli ktoś by chciał na miary na to koło i ustalić zasady nabycia takiej dziczyzny, to udostępnimy, można do nas przedzwonić do biura albo zerknąć na naszą stronę internetową, gdzie niedługo już też będzie zakładka sprzedaż bezpośrednia dziczyzny i tam będzie można wszystkie najważniejsze wiadomości posiąść. Będzie numer telefonu do człowieka, który się tym zajmuje, także polecamy, gorąco zachęcamy ludzi do zakupu takiej dziczyzny i do degustowania się nią, bo to jest wspaniałe mięso i no aż szkoda, że tak mało ludzi w Polsce je spożywa, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zmienić. No ja powiem za siebie, nie mam zbyt jakby dużych doświadczeń z dziczyzną. Coś tam zjadałem w życiu, bo mam kolegów, przyjaciół, którzy są myśliwymi, ale po naszym ostatnim programie
powiem to wprost, zakochałem się w dziku. To jest tak niesamowite mięso. Kruche, delikatne, chude. Na szczęście ogień nie jest za duży, bo bałem się tutaj nasi specjaliści, to no, takie ognisko prawie pagoda nam zrobili w tym kominku. No szkoda, że nie możemy w ogóle wyjść na zewnątrz, bo jesteśmy w niesamowitym miejscu. Właśnie, co to za miejsce? Może trochę o tym. Jesteśmy teraz w takim miejscu koło Łowieckiego Kormoran z Lęborka. Ja tak jestem tutaj łowcem również też w tym kole. Generalnie jestem łowcią okręgowym, jestem łowcą w kole też pełnie. Tak, można tak powiedzieć u nas, bo to jest naszego koła, tak, to miejsce. Jest to wspaniałe miejsce, malowniczo położone, miejsce, gdzie można odpocząć. Udostępniamy to miejsce lokalnej społeczności, jeżeli ktoś by chciał wyprawić imieniny, urodziny, czy chociażkolwiek się spotkać nawet z rodziną, udostępnimy to miejsce, nie ma problemu. Ale to impreza imprezą, ale tutaj dzieciaki przychodziły do szkoły, tu się były... Tak, zgadza się, że nasze miejsce tutaj było też fajnie zagospodarowane, gdy był remont szkoły w Redkowicach, właśnie w miejscu Redkowicach, jesteśmy tutaj w tej miejscowości, jak tam był, w szkole był remont, to nawiązaliśmy współpracę z dyrektorką, że jeżeli by chciała, to może z tego miejsca skorzystać i tu normalnie odbywały się lekcje szkolne. A propos tego miejsca jeszcze chciałem dodać, że my tutaj jako koło łowieckie też prowadzimy różnego rodzaju spotkania edukacyjne z młodzieżą. No oczywiście nie uczymy ich, w jaki sposób się poluje, ale jednym z elementów, które chcemy propagować, to jest ochrona środowiska. Ochrona środowiska, ochrona przyrody, to jest również element łowiectwa, który promujemy. Dobra, to jest to bardzo ważna sprawa, wiadomo, tylko ja w międzyczasie będę rzucał swoje składniki do kociołka. Jasne. Zaczęło się za bardzo palić. Jesteśmy w warunkach polowych, więc drodzy Państwo, ja to robię jak w warunkach polowych. Kociołek na razie poszedł na ziemię. Mięso powędrowało. Za chwilę wróć się na ogień. Lekko je z boku postawię, żeby nie za bardzo się przypalało. Wracając do tej edukacji, jest to bardzo ważne, bo myśliwi tak naprawdę są ekologami. To wy dbacie o przyrodę w lesie, no chociażby, jeżeli jest taka możliwość, podajcie szczepionki, lekarstwa razem z ukarmianiem, prawda? Tak, no jeżeli jest taka możliwość i medycyna tego dopuszcza, że tak powiem szeroko pojęte, to szczepionki chociażby na wściekliznę u lisów, to też była inicjatywa myśliwych, połączone siły oczywiście wszystkich nas, ale też zostało to dostarczane i teraz praktycznie wścieklizna występuje w bardzo małej ilości, jeżeli chodzi o zwierzynę leśną. To jest szczeklizna, ale innym problemem jest ASF. Na to jeszcze szczepionki nie ma? Nie ma. Niestety nie ma. Jest to dosyć duże utrapienie dla nas, dla rolników, hodowców świn, no i generalnie dla gospodarki państwa. Dzik jest jednym z wektorów przenoszenia tego. No i jest niebezpieczeństwo przeniesienia tego wirusa do chlewni, tam gdzie jest mnóstwo świń, no i jeżeli stwierdzi się przypadek tam występowania tego wirusa, to niestety wszystkie te świnie muszą zostać poddane utylizacji. Żebyś tak nie stał, panie łowczy, po próżnicy. Tak. Cieszę się, że zostanę wykorzystany. Takie mniej więcej. Dobrze. Dążymy do tego, żeby tego wirusa już nie było w przyrodzie, w środowisku. Rozrzedzanie populacji dzików. Do tego bioasekuracja podczas polowań i do tego bioasekuracja gospodarstw rolnych. W końcu to odniesie sukces. Na Pomorzu w okresie średniowiecza, ale także później wieprzowina odgrywała kolosalną rolę. Była tym mięsem wiodącym na naszym terenie. Zresztą chyba same to, że my jemy do dzisiaj bardzo często, nie wiem, różnego rodzaju potrawy, chociażby nasz schabowy. Jeżeli chcecie podejść z kamerą, to zobaczcie, bo już zaczynają się zamykać ładnie pora, mięso się obsmaża. Jacek biegnie z kamerą z poświęceniem, ale on wie, o co chodzi, on się już czai na te mięso. Teraz powrzucamy marchewkę. Marchewka młoda, świeża. Sama witamina A, karotem w sensie, i do tego za sekundę, a może już właściwie, wspomniane wcześniej przeze mnie cebulki do kotła. Do tego... Ale żeby dziczyzna dobrze smakowała, to jednak trzeba trochę przygotować się do tego tak. I z pewnym namaszczeniem do niej podejść. Także... Tak, do tego dodamy to, co ja uważam, że do dziczyzny pasuje
idealnie do każdego właściwie mięsa leśnego, bo nie tylko do dzika, ale też nie wiem, do sarniny, to już przetestowałem. To jest oczywiście rozmaryn. Niesamowite, niesamowite zielsko, proszę bardzo. Tak, znam ten zapach, jest rewelacyjny. I jestem ciekawy, jak to będzie do kotła w twoim daniu. Ach, też jestem ciekaw, bo nie robiłem tego. To jest totalna wariacja. Zresztą ja mam taką metodę w tych programach, że ja dużo improwizuję, bo nie jestem zawodowym kucharzem. Lubię gotować. Tak, miałem ostatnio przyjemność w kularach przy pierwszym odcinku posmakować twojego dania. No i jakbyś nie powiedział, że to był pierwszy raz, to bym pomyślał, pierwszy że standardowo to było. Pierwszy raz, to bym gratuluję ci. Do tego dorzucę grzybów, ja je pokruszę, mogliśmy je namoczyć wcześniej. Dorzucę je, myśliwi przygotowali. I troszeczkę, ale delikatnie dodamy wody. Można byłoby dodać według mnie bulion, warzywny chociażby. Dużo prac nas czeka zawsze wiosną, bo naszym zadaniem między innymi jest też również pomoc rolnikom w zabezpieczaniu pól przed szkodami, które zwierzyna wyrządza. Jakby nie było to, myśliwi też są odpowiedzialni za wypłatę odszkodowań, za to, co zwierzyna nabroi, to my musimy myśliwi ponieść za to konsekwencje. Ja będę chodził, krążył cały czas. W związku z tym, że możemy polować na polach rolników, to też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokrywać straty, które zwierzyna łowna wyrządza w polach. Ale ja wejdę w słowo, bo aż mnie ciekawi to, bo wiem, że zwierzaka to się tak nie opinuje. On nie opinuje się, tego, ale można starać się to zrobić. Są, jeżeli... Na pewno ograniczy, dokładnie, a tu już jest połowa sukcesu. Do tego nasza wizyta na polach, sprawdzanie tego, regularne kontrolowanie grodzeń, do tego mamy jeszcze takie specjalne preparaty, które odstraszają zwierzynę zapachowe. Mhm. Zwierzyna podejrzewa, że wtedy tam może być w tym miejscu człowiek i nie wychodzi przez pewien czas na te pola. No i do tego dyżury na polach myśliwych. To jest mnóstwo godzin poświęconych na zabezpieczaniu, delikatnym, ja idę, bo tam to jest żywy delikatnym ogień. Kierowaniu zwierzyny w inne miejsce niż akurat jest to pole, żeby ona się stołowała na, w lesie, żeby jadła pokażę do kamery standardowe, standardowy swój pokarm, a nie wychodziła i nie robiła szkód w polach rolników. Opruszam te mięso mąką, mieszam to, żeby nie powstały grudy. I oczywiście wędruję to wszystko na ogień. Michale, mam do ciebie prośbę. Jestem. Podałbyś te winko nam? Mamy wino domowe z liści orzecha włoskiego. Dolewamy tym winkiem. Jak ono pachnie. Ja jeszcze tutaj łyczka tylko sprawdzę, czy na pewno jest dobre. No i dobra, właściwie jeszcze chwilę. Ostatnia czynność do tego dania to te zielsko. Dorzucamy zielsko. Ja wcześniej pokroiłem wspomniany czosnek niedźwiedzi i majeranek, nie dziko rosnący, ale ode mnie z ogródka spod domu, to powstaje coś w rodzaju gularzu. Nie nazwałbym tego gularzem, bo gularz to jest specyficzna potrawa rodem z Węgier. Trochę soli, tam ta słonina, na której to smażyliśmy, wytapiana. Chcesz pomagać? To nie, już to kończę, zaraz będziesz jadł. Okej, czyli najważniejszy element tego dzisiejszego element. Spotkania. Pieprz. Postawimy na tej desce. Wydaje mi się, że to już będzie. Wygląda to bardzo apetycznie. Pozwolisz, że tylko tak spróbuję z kotła, czy nie zepsułem. Nie, jest okej. Okay. Dobra, to okej, to pewnie za mało. Bardzo dobre, nie jesteś skromny, tak? Nie, jest w porządku. Michale, dla ciebie specjalnie porcja. O, troszkę uwaliłem. Jakby gdzieś tam się rozmaryn splątał, to sobie proszę odłóż go. Widelec, łyżka, co wolisz? Widelec, poproszę widelec. Proszę bardzo. Dobra. Ja też oczywiście skorzystam z okazji, zanim moi koledzy zza planu się rzucą na to. Coraz więcej nas się tam zbiera. Tak. Zapach wszystko tutaj sprowadził do nas. To co? Synchronicznie? Synchronicznie. Smacznego. Rewelacja. Super. Potrafisz to robić po prostu. Każdy potrafi. Skoro ja potrafię, to każdy potrafi. Drodzy Państwo, szkoda, że nie możecie spróbować z nami, bo naprawdę, mi to naprawdę smakuje, chociaż ja to robiłem. Znaczy robiliśmy to wspólnie z Michałem, łowczym okręgowym. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Dzikiej Michy. No i kupujcie dziczyznę, bo już można, a to jest naprawdę smaczne i zdrowe. Dzięki. Dasz bur. Dziękuję.